uraz stawu, pomocy, co robić? Urazy stawowe to najczęściej stłuczenia lub skręcenia. Czasami towarzyszy temu słyszalny trzask, efekt przeskoczenia lub szarpnięcia. Konsekwencją takiego urazu jest powstanie stanu zapalnego. Objawami stanu zapalnego są ból, podniesiona temperatura tkanki w miejscu urazu, czasami zmiana koloru skóry i wystąpienie obrzęku. Jak możemy sobie pomóc? Zasada PRICE. P jak protection, ochrona stawu przed dalszym urazem, czyli zastosowanie kul, stabilizatora, ortezy. R jak rest, czyli odpoczynek, zaprzestanie aktywności ruchowej, aby nie pogłębiać uszkodzenia tkanek. I jak ice, lód, chłodzenie, możemy zastosować zimną wodę, okład z lodu lub zimnego żelu. C jak compression, ucisk. W celu zapobiegania narastania obrzęku należy ścisnąć tkanki za pomocą ortezy, bandaża, tejpów lub nawet ubrania. E jak elevation, uniesienie powyżej poziomu serca. Zastosowanie tej zasady PRICE w ciągu pierwszych 48 godzin po urazie tkanki miękkiej zmniejszy skutki urazu, przyspieszy regenerację oraz umożliwi dalszą diagnostykę. Co z badaniami radiologicznymi? Najczęściej rekomendowane jest wykonanie RTG w celu wykluczenia złamania, pęknięcia czy też innych urazów kości. Jakie natomiast zrobić badania, aby ocenić uraz więzadła? Ultrasonografia USG może być mało rzetelnym badaniem. Dlaczego? Ponieważ w pierwszych dobach po urazie pojawiający się krwiak, obrzęk i ograniczenia bólowe są zbyt duże, żeby wiarygodnie ocenić okolice przyczepu więzadła oraz jego dynamiczne napięcie. Dlatego też rekomendowane jest wykonanie rezonansu magnetycznego MRI. Czasami pytacie Państwo, jak szybko należy operować więzadło. Kwalifikacje do zabiegu wykonuje lekarz, niemniej jednak obecnie mówi się o dwóch drogach postępowania. Szybkiej, w ścieżce do 14 dni od urazu lub już na spokojnie po upływie kilku lub kilkunastu tygodni po odpowiednim rehabilitacyjnym przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego. Życzę zdrowia i do zobaczenia.